Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić pH swojej gleby. Ja do tego będę używała... To jest kiepski kadr. Ja do tego będę używała zestawu do badania pH gleby. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Tutaj przygotowałam sobie w pojemniczku odrobinę ziemi i zestaw do badania gleby zawiera wodę utlenioną i papierki lakmusowe. I to, co musimy zrobić, to nalać wodę utlenioną do naszej ziemi i teraz tak, wyjmujemy, w zestawie jest 10 papierków. Oczywiście nie musicie kupować tego zestawu. Możecie kupić po prostu wodę utlenioną i papierki lakmusowe. Można je dostać w każdym sklepie chemicznym, w sklepie też z rękodziełem często występuje. No i zanurzamy. Teraz czekamy 30 sekund, aż nasz papierek się zabarwi. I teraz spójrzcie. To jest czysty papierek. To jest papierek z mojej działki. I widać, że odrobinę zmienił kolor. Tutaj dostajemy z tym papierkiem od razu wskaźniki. Dobrze, i tutaj widzimy, że nasz papierek wskazuje 5,5. O, może tak to Wam pokażę. Przypominam, lewy to jest wskaźnikowy, prawy to jest dla porównania. 5,5, jak nic. A więc ziemia u mnie na działce ma odczyn kwaśny. No i będę musiała pomyśleć, co zrobić, aby tę kwasowość mojej gleby zniwelować. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach.